Przejdźmy do kolejnego tematu porządku obrad, mianowicie projekt uchwały w sprawie rozwiązania spółki Zakładu Zagospodarowania Odpadów Euro Sokółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku. Proszę, Pani Burmistrz, o przedstawienie tematu. Panie Przewodniczący, jeśli Pan pozwoli, to ja zrobię ten temat. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, gmina Sokółka jest jednym z dwóch współwłaścicieli spółki ZAO Euro Sokółka. Gmina posiada 25 udziałów spośród 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki, a drugim współwłaścicielem jest spółka Stałbach, spółka ZAO z siedzibą w Warszawie. W chwili obecnej spółka ZAO Euro Sokółka nie posiada władz, nie posiada rady nadzorczej i zarządu. Ze względu na to, że wszystkie osoby, które pełniły funkcje we władzach spółki, złożyły rezygnację. Z uwagi na to, że spółka ciągle funkcjonuje w obrocie, Sąd Rejonowy w Białymstoku postanowieniem z 10 stycznia 2018 roku wyznaczył kuratora, którego zadaniem jest zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w celu wyłonienia rady nadzorczej, ewentualnie podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania spółki. I takie zgromadzenie wspólników, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zostało zwołane na dzień 6 lipca tego roku. Funkcję może inaczej, uprawnienia gminy w zgromadzeniu wspólników wykonuje burmistrz Sokółki. Ale jeśli chodzi o kwestie związane z rozwiązaniem spółki, kwestie te należą wyłącznie do Rady Gminy. Ponieważ zgodnie z artykułem 18 ust. 2 pkt 9 litera f ustawy o samorządzie gminnym, te zadania należą do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej. Dlatego też burmistrz musiała wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą do Rady, ażeby Rada w tym zakresie podjęła uchwałę co do rozwiązania spółki, czy też co do jej nierozwiązywania. Jeśli Rada w ogóle żadnej uchwały w tym zakresie nie podejmie, Pani Burmistrz będzie musiała głosować przeciw uchwale o rozwiązaniu spółki, ponieważ może wyrazić zgodę na rozwiązanie spółki, podjąć taką decyzję tylko wówczas, kiedy ma zgodę Rady Miejskiej. Dodam tutaj, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, o którym wspominałam, z 10 stycznia 2018 roku, w sytuacji, jeśli nie dojdzie do nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników lub jeśli nie dojdzie do wyłonienia Rady Nadzorczej i w ślad za tym do wyboru zarządu oraz jeśli nie dojdzie do rozwiązania spółki wskutek podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników, Pani Kurator jest upoważniona do złożenia wniosku do Sądu Rejonowego w Białymstoku o rozwiązanie tej spółki przez sąd. I ma zakreślony termin, musi to zrobić w ciągu jednego miesiąca od 10 października 2018 roku. Zatem jeżeli do tego terminu nie będzie decyzji zgromadzenia wspólników do 10 października 2018 roku, Pani Kurator ma takie uprawnienia do złożenia wniosku. Wówczas sąd po rozpatrzeniu wniosku, jeśli wyda orzeczenie w zakresie rozwiązania spółki, to po uzyskaniu przymiotu prawomocności przez to orzeczenie dojdzie do otwarcia likwidacji tej spółki. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Pana wniosek formalny. W związku z tym, iż kurator jest uprawniony do wystąpienia do sądu z żądaniem, aby decyzję na temat rozwiązania spółki podjął sąd, aby Rada Miejska w dniu dzisiejszym nie zajmowała się tym tematem, i poddaję ten wniosek od razu pod głosowanie. Kto jest za tym, aby nie zajmować się tym tematem? Aby złożyłeś wniosek formalny. Ale jak to formalny do tej głosowania? Czy pan zna przepisy? Składam wniosek formalny. Do głosowania? Otwieram dyskusję, składam wniosek formalny o nie zajmowanie się tym tematem. To nie jest wniosek formalny. To nie jest wniosek formalny. Aby zajmować się tym tematem i skierować sprawę na ręce kuratora, który jest uprawniony do wystąpienia do sądu z żądaniem rozwiązania spółki. Kto jest za tym wnioskiem, proszę podniesienie ręki. Wniosek formalny? 15, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek został powzięty, tematem się nie zajmujemy. W związku z wyczerpaniem tematu porządku obrad 60. 76. Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej uważamy za zamkniętą.